Witam Cię w kolejnym filmie, w którym razem z IKEA odkrywamy przed Tobą wszystkie tajemnice i niejasności związane z fotowoltaiką w Polsce. Wiesz już, że instalacja fotowoltaiczna to coś, w co opłaca się inwestować właścicielom domów w Polsce? Jeśli tak, świetnie, idziemy dalej, a jeśli nie, też zostań ze mną. Podpowiem Ci za chwilę, gdzie możesz dowiedzieć się więcej o opłacalności fotowoltaiki. Teraz porozmawiamy o tym, jak ta fotowoltaika właściwie działa, z czego jest zrobiona i z jakich elementów się składa. I najważniejsze, jak sprawdzić, czy to się Tobie w ogóle opłaca. Zaraz wszystko Ci opowiem. Zacznę od podstaw. Na pewno wiesz, a nawet jeśli nie masz pewności, to masz dobrą intuicję, że większość energii elektrycznej w Polsce produkowana jest za pomocą spalania węgla. Paląc węgiel kamienny i brunatny, pozyskuje się aż 87% energii elektrycznej. To bardzo dużo. Dla porównania ze źródeł odnawialnych korzysta się w Polsce tylko w około 7%. A wiesz, że węgiel ma wiele zastosowań w medycynie czy nowoczesnych technologiach? Jego właściwości mogą być wykorzystywane w zupełnie inny, mniej obciążający środowisko sposób. Dlatego warto zostawić go przyszłym pokoleniom i korzystać z niego mądrze. W zamian możemy sięgnąć po inny, bardzo popularny surowiec na naszej planecie, czyli krzem. Krzem jest drugim po tlenie najczęściej występującym elementem na naszej planecie. To z niego robi się obecnie 90% modułów fotowoltaicznych na całym świecie. W tej chwili to najlepszy surowiec do ich produkcji, natomiast cały czas trwają poszukiwania jeszcze lepszych technologii. Produkcja modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego wymaga długiego, skomplikowanego i wysoce energochłonnego procesu produkcyjnego. Efektem ubocznym tego procesu, jak i wielu innych energochłonnych procesów produkcyjnych, jest najczęściej spora emisja dwutlenku węgla, który trafia do środowiska. To tak zwany ślad węglowy, który zostawiamy w środowisku, korzystając z różnego rodzaju produktów codziennego użytku zasilanych energią elektryczną. Jednak moduły fotowoltaiczne różnią się od innych produktów w kontekście śladu węglowego. Czym? Bo są w swojej naturze bezemisyjnymi źródłami energii elektrycznej, czyli tak naprawdę odkurzają nasz świat z CO2. Fraunhofer Instytut z Niemiec opublikował ostatnio badania, z których wynika, że ślad węglowy związany z produkcją modułów fotowoltaicznych jest spłacony środowisku naturalnemu już po 1,5 do 3 lat od momentu ich instalacji. Pełen raport możesz poznać na stronie Instytutu. Link do jego strony internetowej znajdziesz w opisie tego filmu. Okej, więc mamy już moduł. Czego jeszcze potrzebujemy do działania instalacji fotowoltaicznej? Falownika, inaczej zwanego inwerterem. To urządzenie, które zmienia prąd stały na prąd zmienny, czyli taki, który jest potrzebny do zasilania wszystkich urządzeń elektrycznych w naszym domu. Jak się domyślasz, bez niego moduły będą tylko drogą ozdobą naszego dachu. Jak wygląda taki falownik? Ten na potrzeby domowe to niewielka skrzynka elektryczna, którą montuje się w chłodnym i zaciemnionym miejscu, na przykład w piwnicy czy w garażu. Nie musisz mieć żadnych wyjątkowych umiejętności ani wiedzy, żeby falownik obsługiwać. Działa sam. Bez ingerencji człowieka. Możesz natomiast mieć podgląd jego pracy. Większość producentów falowników ma swoje aplikacje na telefon, która pozwala w czasie rzeczywistym śledzić działanie instalacji i falownika. Możesz zobaczyć, ile w danym momencie Twoje moduły produkują energii, ile jej zużywasz, a ile się magazynuje. Poza kontrolą wydajności instalacji tu i teraz, w aplikacji znajdziesz też informacje o poprzednich dniach i miesiącach. Dzięki niej masz stały dostęp do informacji, ile energii zużywasz, kiedy produkuje się jej najwięcej i ile z niej trafia do dostawcy energii oraz ile tej energii odbierasz. To bardzo przydatne urządzenie. No dobra, wiesz już, jakie są najważniejsze elementy, bez których instalacja fotowoltaiczna nie byłaby sobą. Ale czy wiesz w ogóle, jak to działa? Produkcja energii elektrycznej ze słońca jest możliwa dzięki tak zwanemu efektowi fotowoltaicznemu. Na czym ten efekt polega? Gdy promienie słoneczne, a dokładniej zawarte w świetle fotony, padają na ogniwa fotowoltaiczne, w ogniwach tych powstaje różnica potencjałów, czyli napięcie elektryczne. Dzięki temu w całym obwodzie zaczyna płynąć prąd stały. Następnie jest on przesyłany do falownika, który zmienia go w prąd zmienny o charakterystyce zgodnej z parametrami sieci elektroenergetycznej, z którą jest połączony. Z falownika energia elektryczna płynie już prosto do panelu elektrycznego w budynku, a stamtąd bezpośrednio zasila wszystkie urządzenia elektryczne w domu lub kiedy jest jej w nadmiarze, jest przesyłana do sieci elektroenergetycznej, gdzie się magazynuje. Tobie pozostaje już tylko włączać potrzebne urządzenia i cieszyć się niższymi rachunkami za energię. Jest to oczywiście duże uproszczenie, ale daje ogólny obraz działania instalacji fotowoltaicznych.
Pamiętaj, że niezależnie od tego, czy w danym momencie czerpiesz energię elektryczną ze swojej instalacji, czy z zakładu energetycznego, jakość tej energii jest taka sama. Proste, prawda? Pewnie teraz mówisz, okej, proste, ale właściwie ile ja z tego mam? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Przede wszystkim dlatego, że korzyści, jakie płyną z takiej inwestycji, dotyczą kilku różnych płaszczyzn życia. Zacznijmy od oszczędności. Te zależą od kilku czynników. Przede wszystkim musisz odpowiedzieć sobie na kilka podstawowych pytań. Pierwsze, czy jestem właścicielem dachu? Obecnie większość ofert na rynku pozwala na montaż modułów fotowoltaicznych tylko wtedy, kiedy jesteś właścicielem domu, a tym samym jego dachu. Drugie, czy w miejscu, gdzie chcę zainstalować fotowoltaikę, mam podłączenie do sieci? Jest ono niezbędne. Trzecie, czy mój dach jest skierowany na południe, wschód albo zachód? W naszej szerokości geograficznej najlepiej sprawdzają się dachy skierowane na południe, bo tam pada najwięcej światła słonecznego. Dachy wschodnie i zachodnie również mają odpowiednie nasłonecznienie. Najgorzej ma się sytuacja z dachami północnymi, ale nawet w takim przypadku montaż instalacji fotowoltaicznej nie jest niemożliwy. Opłacalność takiej instalacji byłaby wówczas dużo niższa niż na pozostałych płaciach dachowych, zależałaby bardzo od kąta nachylenia takiego dachu. Czwarte, jaki jest kąt nachylenia mojego dachu? Przy założeniu, że dach skierowany jest na południe, idealny kąt nachylenia dachu to około 35-36 stopni. Im bardziej kierunek odchyla się w stronę zachodnią lub wschodnią, tym kąt dachu powinien być mniejszy. No już widzę twój uśmiech, kiedy pytam cię o kąt nachylenia dachu. Wiadomo, mało kto wie takie rzeczy. Spokojnie, są na to aplikacje, znajdziesz je w sieci za darmo. Pomogą ci sprawdzić, ile stopni nachylenia ma twój dach. Przykładowe znajdziesz w opisie naszego filmu. Po tych pytaniach dochodzi jeszcze jedno, bardzo istotne. Ile rocznie płacisz za energię elektryczną? Odpowiedź pozwoli na wyliczenie rocznego zapotrzebowania na energię, a tym samym ilość modułów, której potrzebujesz. Dopiero biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki, firma sprzedająca instalację może wyliczyć jej finalną wielkość, koszt i wydajność, a tym samym twoje oszczędności w ciągu 25 lat, bo tyle lub dłużej ważna jest gwarancja na moduły. Dlaczego akurat tylu? No jest to poparte wieloletnimi badaniami na istniejących już od wielu lat instalacjach oraz w laboratoriach, gdzie nieustannie testowane są nowe materiały do produkcji modułów fotowoltaicznych. Drugą, nie mniej istotną wartością, jaką czerpiesz z instalacji fotowoltaicznej, jest poczucie bezpieczeństwa. Skąd się bierze? No, z osiągnięcia przynajmniej częściowej niezależności od dostawców prądu, a tym samym od rosnących cen energii elektrycznej. Ty, mając własną instalację fotowoltaiczną, masz też gwarancję stałej ceny. Przy tradycyjnym modelu pozyskiwania energii z paliw kopalnych obowiązuje zasada: im mniej surowca, tym wyższa jego cena. W konsekwencji im więcej zużywamy energii elektrycznej z tradycyjnych elektrowni, tym droższa ona będzie. Dynamika dla całego rynku instalacji fotowoltaicznych jest odwrotnie proporcjonalna. Im więcej modułów fotowoltaicznych instalowanych jest na świecie, tym niższy koszt ich produkcji, a co za tym idzie, także niższy koszt montażu czy serwisu. Twoją trzecią wygraną, jeśli zdecydujesz się na instalację fotowoltaiczną, jest środowisko i troska o nie. Na przykład, decydując się na instalację o mocy 4 kW, wspierasz środowisko tak, jakbyś posadził 138 drzew. Fotowoltaika to przyszłość. Nie tylko technologia, ale przede wszystkim jako troska o lepsze życie dla nas i przyszłych pokoleń. Dzięki za wysłuchanie i do zobaczenia. Ile zaoszczędzę dzięki instalacji fotowoltaicznej? Jak działa fotowoltaika? Ile muszę zainwestować w instalację fotowoltaiczną? Odpowiedzi na te pytania poznasz w naszych filmach. Do wszystkich znajdziesz linki w opisie.